Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej serii na kanale. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy serię z XP równa się Border. Jest to V1, bo jest to pierwsze podejście. Oczywiście będzie to tryb hardcore, więc jeżeli cieszysz się z nowej seryjki, to oczywiście jak najbardziej lajkaczek niech po niech powędruje pod tym filmem i odsyłam do subskrypcji kanału, moi drodzy, pod 1 000 000 subów. Mamy datapaka wgranego, czyli każdy exp będzie mi tam podnosił Border. No i specjalnie zaczynam w tym miejscu, żebyście widzieli, jaki świat mi się wygeneruje, bo musi mi się wygenerować naprawdę dobry świat, bo inaczej będzie lipa. Mam 10 sekund po załadowaniu świata, żeby wybrać sobie miejsce, gdzie ten border się będzie zaczynał. Dlatego ja klikam Create New World. Wszystko jest, że tak powiem, bez absolutnie żadnego montażu, żeby tutaj nie było absolutnie żadnych, kurcze, nieważne. Dobra, jestem przy drzewie, jestem przy, może przy wodzie, przy wodzie. Coś blisko wody, tak powiedzmy, że jestem blisko wody. Tam jeszcze jest bliżej wody, ale to już nie zdążę. Dobra, i jesteśmy przy borderze. Dobra, jesteśmy w stanie na szczęście zgarnąć sobie drewno. Ja mam tutaj, przepraszam bardzo, wyciszone? Nie mam wyciszone. Okej, wszystko jest okej. Dobra, więc fajnie, że jestem w stanie jakkolwiek tutaj to drewno zebrać, bo ono będzie bardzo, ale to bardzo kluczowe. Niestety nie jest to ołkowe drzewo, przez co nie będę mógł tutaj dropnąć sobie żadnego jabłka. No i nie mam też tutaj, z tego co widzę w pobliżu, no tu mam co najwyżej tutaj jakieś nasionka, żeby mieć jedzenie, więc jedzenie będzie tutaj najgorsze, ale umówmy się szczerze, ja nie będę za bardzo tutaj latał i jakoś tak, dobra, mamy sadzonkę, bardzo fajnie. Nie będę tutaj latał i nie będę tracił głodu, tak mi się wydaje. Dobra, czyli rozumiem, że nie jestem w stanie, okej, w żaden sposób tutaj bloków postawić. Tutaj też nie jestem w stanie w żaden sposób rozwalić, taka sytuacja. No dobra, ale mamy patyki, mamy sadzonkę, którą możemy sobie oczywiście tutaj zasadzić i możemy ewentualnie z tego drewna, które mamy, zrobić, czekajcie, może tak nie wykorzystujmy całego drewna, wykorzystamy tylko tyle. Zrobimy oczywiście crafting, bo bez craftingu tak naprawdę nic nie zrobię. I ewentualnie możemy się wbić oczywiście pod ziemię. No i to jest jedyne, co ja mogę zrobić. W szczególności, jeżeli będzie typowo noc. Nie ma tutaj żadnych w ogóle zwierzątek, ani nic z tych rzeczy. Przepraszam bardzo, czy ja nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie, kurczę, podnieść tej sadzonki. Dobra, nieważne. Plus jest taki, że mamy tutaj wodę, więc w razie czego jakieś ewentualnie farmy czy coś, ale no to jest ten problem, że jakby datapack jest w taki sposób skonstruowany, że ja muszę w przeciągu tych pierwszych 10 sekund wybrać sobie dogodną lokację, co jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, no bo tak bez żadnego przygotowania, nic i w ogóle. Dobra, okej, postawmy sobie na razie crafting, zróbmy sobie, myślę, drewniany kilof, bo on będzie nam bardzo, bardzo tutaj potrzebny i postaram się go na razie nie wykorzystywać. Jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, to oczywiście wbijać się po prostu pod ziemię, tylko może fajnie by było zrobić jakieś schodki tak naprawdę, a nie tak się wbijać w ten sposób. Czekajcie, jakby to dobrze zrobić? Jak mamy tutaj jeden, tu byśmy mieli... Czemu nie mogę postawić tutaj bloku? A, bo ja mogę postawić blok tutaj. Dobra, czekajcie, to byśmy musieli zrobić tak. Teraz to rozwalamy. Teraz tutaj, teraz to. Teraz tutaj i teraz to. Dobra, i teraz będziemy mieli fajnie schodki, w razie czego, żeby zdobyć oczywiście kamień. Jak zdobędziemy kamień, no to też będę mógł sobie zrobić później kamienny kilof, ale na razie go robić nie będę, bo nie będzie mi on do końca potrzebny. Plus jest taki, że tutaj, a nie, w sumie nie, mam jakieś shadery? Mam komplementary shaders, ale czy one są załączone? Tak, one są chyba załączone, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż, czekaj, moment, one teraz nie będą załączone? Tak, teraz jakby będą załączone. Dobra, pytanie, czy ja mam jakieś takie, żeby mi tutaj ładnie rozjaśniało? Może te ray magnet? No one powinny być całkiem spoko, one są dosyć delikatne mimo wszystko, ale jednak będą troszeczkę rozjaśniać, szczególnie pod ziemią, bo muszę mieć jakieś... Jakieś ulepszenie muszę mieć, widzowie, okej? Dobra, mamy lapis. Lapis, co nie wykopię kilofem drewnianym, potrzebuję kilofa kamiennego, więc tak czy inaczej będę musiał go sobie tutaj stworzyć. Także robimy patyczki, robimy tutaj kamienny kilof i wydaje mi się, że trzeba by było zrobić kamienną siekierę, w razie czego, gdybyśmy mieli tutaj, nie wiem, jakieś moby, tak? No bo muszę jakoś zdobyć expa. W zasadzie lapis to jest bardzo dobra opcja, żeby zdobyć expa, ale czy z tego będę miał jeden level? Raczej wątpię, ale kurczę, całkiem nie najgorzej. Kurczę, jakbym jeszcze tutaj się dostał, to by było super. Miałbym idealnie jeden level i powiększyłbym sobie border. Ale niestety nie. Dobra, na razie może nie zużywajmy tego drewnianego, znaczy kamiennego kilofa. Tylko wbijamy się niżej. Tylko momencik, żebym ja tutaj sobie zrobił w dalszym ciągu schodki. Dobra, żebyśmy się jakoś mogli wydostać na zewnątrz. Nie mam absolutnie żadnego planu. A propos, że tak powiem, tego tutaj świata. Wiecie, pojawiłem się tutaj bardzo...
Bardzo szybko, bardzo randomowo. Zresztą właśnie Seeda mogę wam dać, przepraszam bardzo. Tutaj może sobie czat włączę, tak jest, tak jest, tak jest. Macie Seeda, tutaj macie też datapack, on będzie zresztą w opisie, więc tam się absolutnie nie przejmujcie. No i jaki jest w ogóle plan na tą serię? Bo myślę, że się tutaj zastanawiacie. A plan... czy to jest wodny cave? Tak, to jest wodny cave. Okej, to jest dobre i niedobre. Mam na pewno dostęp do wody, wszystko fajnie, tylko niestety nie widzę tutaj absolutnie żadnego surowca. Jeżeli ja się wbiję pod wodę, no to będę miał lipę tak naprawdę, nie? Będę miał totalną lipę. W sensie, no kurczę, żebym się nie utopił, prawda? Czekajcie, jak muszę zrobić sobie tutaj, muszę zrobić sobie tutaj i rozwalić tu. To jest hardcore, nie? Tutaj jest problem. Mam nadzieję, że tutaj żadnych wrogich mobów nie będzie. Ale jak ja mam to zrobić, żeby tu się potem wydostać? Czekaj, jestem w stanie. Dobra, moment. Okej. Mamy żelazo, ale oczywiście wszystko jest poza moim zasięgiem. Czekajcie, tu musimy zrobić tak. I tu musimy... O, dobra, jest. Okej, okej, okej. Na szczęście byłem w stanie wstawić blok, bo już myślałem, że nie będę w stanie. Okej, dobra. Tu musimy sobie zrobić schodki w dół. Ale kurczę, z tą wodą to będzie strasznie, strasznie trudne. To jest ten problem, że ja muszę wstawiać w ten sposób tutaj schodki i idzie zaraz kuźwa utopię i tyle będzie. Czekaj, tutaj, 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 może w dół po prostu tak polecę, nie? Spoko. Drzwi bym potrzebował, ale zużyję wtedy całe moje drewno, ej. To jest straszne, bo jak zużyję wszystkie surowce, a nie zdobędę... Kurczę, że ten lapis akurat w takim miejscu, nie? Znaczy fajnie, bardzo fajnie, tylko kurczę, żebym jeszcze jeden, żebym mógł wydobyć, to by było super. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Co się stanie, jeżeli ja wykorzystam wszystkie surowce, nie znajdę aż do samego bedroka żadnego, że tak powiem, tutaj sposobu na zdobycie expa. Co ja wtedy mam zrobić? Chyba reset świata, no bo nic mi nie przychodzi do głowy, ale dobra, spokojnie, będę główkował później. Niestety będę musiał wykorzystać drewno, żeby zrobić drzwi, bo bez drzwi nie chcę ryzykować i schodzić to po prostu pod wodę, bo to może się bardzo, bardzo źle skończyć. Na razie oszczędzamy jak tylko mogę wszystkie narzędzia. No i teraz musimy jakoś tutaj się wbić. Wstawić sobie drzwi. Okej, i mamy wstawione drzwi. Bardzo dobrze. W takim razie, czekajcie, jakoś tak tutaj sobie stanąć można. Okej, dobra. Nie ma tutaj niestety żadnego surowca. W sensie tak dosłownie pod nosem, żeby był. No nie ma. To nie jest fajne. To nie jest fajne, ale okej. Teraz tak, dirt. Na pewno dirt możemy sobie wykorzystać, bo muszę zrobić jakkolwiek schodki w dół, albo zostawić sobie tutaj te drzwi i wbić się po prostu bezpośrednio w dół. To też jest dobra opcja. Czekajcie, bo schody już mam tam, nie? To teoretycznie możemy tak zrobić. Muszę jakoś tutaj, kurczę, zejść. Tylko czekajcie, może by to zrobić... Będę to musiał zabudować. Nie mam dla tego pojęcia, jak to zrobić. Ej, serio, naprawdę. No tak małej przestrzeni wykombinować coś tak na żywca, bez przygotowania, to jest... Ciężko, mam pierwszą styczność z tym borderem, więc będę się troszeczkę z tym mieszał. Jeżeli wstawiłbym tutaj również drzwi, to teoretycznie tutaj mamy fajnie, i pod spodem bym mógł wtedy kopać, chociaż to i tak mi na dużo nie da. Trapdoor by się przydał, bez kitu, trapdoor by się przydał i to bardzo. Wtedy się wbijam tu i ja nie mogę, jak ja mam to zrobić? Musiałbym się wbić jeszcze niżej i po prostu wziąć... Nie, tu są drzwi. Nie widzę. Tutaj, okej. I dobra. Musimy się wbić pod drzwi, zabunkrować się i kopać po prostu dalej. To jest jedyny w tym momencie sposób. Okej, dobra, jest okej. Tylko teraz tak, czy ja mogę rozwalić ten blok? Mogę, czyli schodzimy tutaj po prostu niżej. A, to będzie ciężko, bo tu mamy oczywiście wszędzie wodę i tego nie zabuduję. Mogę zabudować w ten sposób. Ajajajajaj, no co, mam się kopać bezpośrednio w dół? Nie ma wyboru, że tak powiem. Dobra, czekajcie, teraz mogę jeszcze kopać tutaj. Na pewno muszę zdobyć jak największą ilość bloków. To jest, że tak powiem, tutaj must have. Oh, yo, yo. No i poszedł sobie drewniany kilof. Dobra, no to wlatuje kamienny. Chyba będę się wbijał po prostu w ten sposób, bo tak jest w miarę bezpiecznie. No i może uda mi się znaleźć coś fajnego, hej. Mamy glinę, to może oznaczać, że jest tutaj gdzieś lush cave ewentualnie. Czekajcie, jeżeli mam glinę, to mogę ją przepalić. A jak przepalę glinę, czy jestem w stanie wbić pierwszy level? Kurczę, fajnie by było, ale czy faktycznie ta ilość mi wystarczy? Nie mam bladego pojęcia. Co nie zmienia faktu, że nie mam nic do stracenia, bo muszę spróbować wszystkiego, czego się tylko da. Tutaj mamy deep slate w tym momencie. Dobra, wiecie co?
40 gliny i tak nie przepalę. Mam 5 desek. Jeżeli stracę kilof, nie będę miał możliwości kopania. Ja nie mogę. Mogę liczyć tylko na to, że w międzyczasie mi drewno, znaczy tam drzewo wyrośnie. Dobra, jakby... Dobra, spróbuję. Spróbuję. Stworzymy piec. Przepalę tyle gliny, ile się da tymi deskami. Albo może chociaż dwie sobie zostawię na patyki. Trzy. No to przepalę dosłownie kilka przedmiotów. To nie dam. Jakby mi tylko tyle brakowało, to by nie było problemu. Oj. Mam jeszcze drzwi. Mogę drzwiami przepalić. Przepalmy drzwiami. Ej, może się uda. Czekaj. Damy te deski z powrotem. Może się uda, please. Kolejna cegła. Nie, teraz nie dostałem expa. O nie, to ja muszę przepalić większą ilość. Dobra, wrzucam wszystkie deski. Trudno, no jakby, no nie ma wyboru, panie. No nie ma wyboru, ja muszę. Ja muszę zdobyć expa, come on. Czemu dostałem tylko za jedną cegłę? Halo! Minecraft nie robi takich rzeczy! Aha, no to fajnie. Ja myślałem, że za każdą cegłę dostanę przepalenie, ale nie. Znaczy przepalenie, bo co mówię? Expa! Super, fajnie. Dziękuję, Minecraft. Wiecie co? Nie, to nie wyjdzie. Nie zużywam tych desek. Nie zużyłem tych desek, bo to są moje ostatnie deski, żeby zrobić sobie kolejny kill-off. Ja nie mogę tego tak zużyć. To nie ma opcji w ogóle. Dobra, chyba że w międzyczasie wyrośnie mi drzewo, ale weź tam teraz wychodź. Dobra, ja najpierw się wbiję w dół, bo i tak liczę, że znajdę coś jeszcze. Tylko teraz mamy deep state, ale będzie kopania. Ja nie mogę. Jest żelazo! Tylko... To nie jest... To jest tu, tylko to jest... No nie! Czekaj, ale jest jeszcze szansa, że będzie gdzieś tutaj obok. Please, please. Okej, mamy Lush Cave'a, tak jak mówiłem. Fajnie, super. Jak to będzie w ogóle z mobami, nie? Diamenty! Jej, super, fajnie. Tylko, kurczę, nic mi po tym. No, wszystko jest tak blisko. Potrzebowałbym tylko jednego levelu. Ja już chyba nie zejdę niżej. Bo będzie mi brakowało bloków. Mhm. Moja jedyna szansa w tym momencie to przepalenie reszty gliny, jakimś cudem zdobycie pierwszego levela i wbicie się wtedy tutaj po to żelazo, tam jeszcze lapis. Oj, to będzie bardzo, bardzo ciężkie, ale najgorsze jest to, że teraz nie mam możliwości absolutnie wbić się tam na dół. Bo jak zeskoczę, to prawdopodobnie zginę i nie mogę teraz tracić. Nie, to wracamy na górę. Nie ma opcji. Wracamy na górę. Ale ja nie mogę. Oj. Dobra, teraz pytanie, w którym ja momencie w ogóle wchodziłem i się przez dirt przebijałem, nie? To było chyba tam. Tak. To będzie chyba tam. Dobra, jeszcze mamy troszeczkę dirtu. Okej. I jeszcze troszeczkę kobla. I teraz, żeby się tutaj nie zdupić na dół, to musimy zrobić tak. Teraz się stąd wydostaniemy. I teraz się wydostaniemy stąd. Okej. Mamy drogę na dół do żelaza. Tutaj mamy lapis. Ja naprawdę jestem w stanie później cokolwiek zdziałać bardziej, ale potrzebuję... teraz jest noc. Wyrosło tu mi drzewo? Nie wyrosło. Dobra, to ja nie wychodzę, bo jest noc. Co ja mam teraz robić tak naprawdę, skoro jest noc? Wiecie co, żeby nie marnować tego drewna? Znaczy nie marnować drewna. Zrobię sobie kolejne kill-offy i to w zasadzie dwa. Serio, bo te kill-offy, coś czuję, że będą mi najbardziej potrzebne. Oj, mam glinę. Co z tą gliną mogę zrobić? Nic z tą gliną nie zrobię, no. Jak mogę zdobyć expa, nie mając dostępu w zasadzie do niczego? Czekaj, no musi być jakiś sposób. Musi być. Czekaj, za achievementy przecież mogę dostawać. Tak, tylko musiałbym mieć... Aha, dobra. O, panie. Serio, w tym momencie jestem troszeczkę uziemiony. Do momentu, aż nie wyrośnie drzewo i nie będę miał dostępu do kolejnego drewna, żeby wrzucić sobie do przepalania glinę, raczej nie zdobędę pierwszego levela, ale czy za 35 gliny dostanę kolejny level? Jest na to szansa. To jest w zasadzie moje... Mogę też kobla przepalać, jakby... Jeden grzyb. Czy to. Ale tak czy inaczej potrzebuję paliwa. No to czekam na nowy dzień. Nic mi innego nie pozostaje, słuchaj. Plus jest taki, że chyba... Nie wiem, jak to działa z wrogimi mobami. Czy wrogie moby mogą mi tutaj normalnie wejść do bariery? I czy respią się poza barierą? To jest pytanie. Czy respią się tylko przy barierze, czy w pobliżu bariery? Czy w ogóle się nie respią na tak małej przestrzeni przez to, że ja tutaj jestem? Nie mam bladego pojęcia. Ale z tego, co widzę, jest totalnie... pusto. Okej, no to spoko. Zawsze jakiś plus, nie? Przynajmniej się mogę czuć bezpiecznie, prawda? Prawda? No. Dobra, no to czekam, aż wyrośnie drzewo. Mamy kolejny dzień, ale drzewko w dalszym ciągu nie wyrosło i mam takie przypuszczenie, podejrzenie,
Czy faktycznie to drzewo jest w stanie tutaj wyrosnąć z racji tego, że dosłownie tutaj mamy liście, które nie do końca zniknęły, bo są połączone jeszcze tutaj z tym drzewem. Raczej nie powinno mieć to, jakoś nie powinno ze sobą kolidować, ale z drugiej strony bez mączki kostnej faktycznie może to drzewo nie wyrosnąć, albo kwestia bariery. Nie wiem, bo nie ruszałem absolutnie tego drzewa. No i teraz się zastanawiam w dalszym ciągu, co mogę zrobić, żeby zdobyć tego expa, bo nie mam możliwości nawet, żeby tego przepalić. Żeby zdobyć expa, jestem tak blisko, jestem dosłownie, no, 4-5 tych takich kwadracików, prostokącików, no. Ach, panie, come on. Bym chociaż mógł tego lapisa pozbierać, to by było fajnie. Aaaa! Masakra. Nie mam co schodzić niżej, bo naprawdę nic mi to nie da. Jedyna moja szansa, jedyna, no nie widzę innej opcji, to jest wyrośnięcie drzewa, żebym miał dostęp do drewna, żebym mógł cokolwiek przepalać. Please, drzewo, rośnij, błagam. W międzyczasie, skoro czekam na wyrośnięcie drzewa, sprawdziłem sobie i według... Idealny timing, montażyszko, proszę to zostawić, moja kochana żona, montażyszko, proszę... Przepraszam, bo ja nieważne. Właśnie miałem mówić, że coś koło 30 minut i to drzewo może wyrosnąć. Minęło 25 minut, odkąd zacząłem nagrywać, więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Mamy dostęp do drewna. Jeżeli jeszcze uda mi się zdobyć z tego sadzonkę, to będzie w ogóle the best of the best, ale... Ale z tym może być ciężko, bo jest sadzonka, bardzo dobrze zasadzamy ponownie. Okej, mamy 6 sztuk drewna. I teraz bardzo ważna rzecz, przerabiamy to wszystko na deski. Nie ma sensu robić z tego jeszcze jakiegoś węgla drzewnego czy coś, tylko po prostu, wiecie, no same deski. Teraz używamy sobie piecyka, dajemy tą glinę i połowę desek. Please, żeby to... mi wbiło pierwszy level. Musi się udać. Co któraś glina pewnie będzie mi dawała tego expa. Ale no kurczę, musi się udać. Please, naprawdę. Jeżeli nie, to ewentualnie mogę przepalić jeszcze stone'a. Albo coś. Dobra, jest. Okej. Jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa razy, żebym dostał expa, będzie pierwszy level. A wtedy mam dostęp do lapisu, mam tam dostęp do żelaza, coś... Ogarnę, please, Minecraft, błagam. Ja nie mogę. To jest naprawdę ciężki challenge. To jest naprawdę ciężki challenge, bo mam tutaj tak ograniczone możliwości, zasoby, surowce, wszystko w zasadzie, nie? Ja nie mogę, nie spodziewałem się, ale fajne. Z drugiej strony fajne. Jest to ciekawe doświadczenie. Tylko please, jest, jest, jest! Woohoo! Dobra, okej. Nie przepalam, żeby nie marnować dalej desek. Bo te deski mogą mi się przydać. Mamy kolejne drzewo zasadzone bardzo fajnie i mamy dostęp do większej ilości bloków. Od razu schodzę w dół i od razu wykopuję ten lapis. Dawaj mnie to. Dawaj mnie to. Please. Ja chcę kolejny level. Please. Please. Jest kolejny level. Let's go. O, jak dobrze, jak super. Dobra, czekaj. Czyli teraz mamy... W takim razie rozwinięty world border do tutaj, tak? Czyli tak jeszcze jeden, dwa levele będziemy mieli wodę. Nie mam jeszcze dostępu tutaj do trawy. Mam kolejną sadzonkę. I niestety nie mamy... Okej, myślałem, że będę miał nasionko, ale się nie udało. Być może z tego jeszcze wydropi jakieś sadzonki. Mam dwie jeszcze sadzonki. Bardzo dobrze. Dostęp do drewna jak najbardziej będzie. Okej. W takim razie kolejna rzecz, kolejny problem, który jeszcze mam, to oczywiście jedzenia, w zasadzie brak tego jedzenia, ale najpierw wbijemy się po prostu po to żelazo, które wcześniej znalazłem. Ojej, juniu. Tu jeszcze oczywiście wiadomo, mogę się rozkopywać na boki i szukać jakichś dodatkowych rzeczy, ale na razie skupiłbym się na tym, co znalazłem wcześniej, czyli po prostu wbijamy się tutaj, wbijamy się tutaj... Bunkrujemy się w tym miejscu i teraz ważna rzecz, żebym tutaj nie rozwalił, tylko wbijamy się tu. O, dobra, okej. Bo inaczej mogłoby być nieciekawie, jakbym spadł aż tam. A dosłownie tam mamy żelazo? Nie, żelazo było gdzieś wcześniej. Dobra, to muszę się wkopać w takim razie z tej strony. Gdzie to żelazo było, teraz pytanie? Ono było gdzieś tam niżej przy Deepslate'cie chyba, nie? Wtedy miałbym dostęp...
jeżeli miałbym 3 żelaza, teoretycznie mogę zrobić sobie z tego wiaderko wody. A z wiaderkiem wody jestem w stanie chociaż zejść sobie tam niżej. To też już by był jakiś progres, co nie? Całe szczęście mam jeszcze troszeczkę desek, mam jeszcze 2 kilofy i 2 sadzonki. Szkoda tylko, że tak jak mówiłem, z tych sadzonek nie leci... nie lecą jabłka, ale nieważne. Dobra, mamy jedno żelazo, mamy drugie żelazo, mamy trzecie żelazo, mamy czwarte żelazo, piąte, szóste i chyba będzie siódme. Tak jest. 7 sztuk żelaza. Jestem w stanie zrobić wiaderko i kilof. Wiaderko i kilof. To jest naprawdę super. To jest wow. O panie, dobra, czekaj, tu musimy się wbić w takim razie i lecimy normalnie do góry, robimy wiaderko. Czekaj, czy ja potrzebuję faktycznie do góry? Chyba nie. Chyba nie, mogę to zrobić akurat jak jestem tutaj na dole. Nie ma co specjalnie wychodzić na górę. Czekajcie, tutaj, dobra. Wstawimy sobie piecyk, przepalamy całe żelazo i będę w stanie z tego zrobić wiaderko. Chociaż nie, będę musiał i tak wbić się na górę po wodę. Jeden grzyb. Tak czy inaczej mam możliwość zrobienia też... przepraszam bardzo, tylko se wyciągnę. Dobra, tutaj mam możliwość zrobienia żelaznego kilofa i jak najbardziej również bym to chciał zrobić. 7, czyli ej, tarczę też jestem w stanie zrobić, jeżeli gdzieś bym spotkał później jakieś moby, bo im większa ta przestrzeń, tym faktycznie większa szansa, że tutaj jakieś wrogie moby będą się respić. Tak jest, dobra, zdobyliśmy troszeczkę expa z przepalania, ale każdy kolejny level będzie po prostu cięższy do wbijania, więc tutaj, kurczę, no, będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko, ale mamy wiaderko, mamy kilof. Okej, jakoś dam radę, jakoś dam radę. Czy jak będę chciał faktycznie robić tarczę, nie mam bladego pojęcia, ale kurczę, powiem wam, że do trzeciego levela wcale nie będzie tak łatwo dobić, no chyba, że zejdę niżej i znajdę jeszcze jakieś surowce, co nie? Bo inaczej może być lipa, ale dobra, na pewno żelazny kilof sobie robimy. Będzie w razie czego do jakichś kolejnych tam rud, jak złoto może znajdę albo coś w tym stylu. Dobra, i teraz pytanie, czy ja chcę robić tą tarczę? No kurczę, kusi mnie, bardzo mnie kusi, żeby zrobić tarczę. Ale nie wiem. Tutaj na pewno mamy moss bloki. Z moss bloków mam możliwość zrobić... A moment. Co, mączkę kostną? To nie, bo to tam kompostownik, tak? Wrzucić te moss bloki, to i tak za mało, żeby faktycznie mieć mączkę kostną. Tutaj mamy glowberrysy. Bardzo blisko one są, ale niestety do nich nie dosięgnę i tutaj raczej też nie będę w stanie. Na razie muszę się wbić do góry i ogarnąć sobie wiaderko wody, także wbijam się do góry i zabieram wodę. Mam 3 sadzonki, bo jeszcze jedna sobie tutaj musiała leżeć. Bardzo fajnie. Dobra, w dalszym ciągu nie widzę żadnych wrogich mobów. Mamy jeszcze jedną sadzonkę. Dobra, naprawdę nie powinienem tutaj narzekać na ilość drewna, a przynajmniej będę mógł sobie jak najbardziej je wyrosnąć. Mamy kolejną sadzonkę. Bardzo dobrze. Jakby dostęp do drewna jest tutaj jednym z naprawdę kluczowych elementów, żeby przetrwać, prawda? Więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czy ja będę chciał zasadzać tutaj więcej niż jedną sadzonkę? Wydaje mi się, że tak, tylko może gdzieś tutaj ewentualnie, żeby one tak ze sobą za bardzo nie kolidowały. Mamy też dostęp do piasku. Czy piasek by mi jakkolwiek się przydał do czegoś? Wydaje mi się, że nie. Mogę zabrać wodę. Mogę zabrać wodę. Okej, bo właśnie chciałem tu sprawdzić, czy to jest możliwe, czy będę musiał tam spod ziemi. Pytanie, czy ja jestem w stanie na przykład postawić wodę? Nie, postawić wodę już nie jestem w stanie. Ona w ogóle zniknęła, jak ją postawiłem w tym miejscu. Aha, to czy ja ją faktycznie zabrałem, czy nie? Nie, nie zabrałem tej wody, dobra, czyli to jest tylko taki, no taki bug troszeczkę. Okej, spoko, w takim razie czekamy na kolejne drzewka, to na pewno. Wydaje mi się, że z przepalania rzeczy, póki co, będę w stanie zdobywać expa. Ewentualnie, jeżeli znajdę gdzieś tutaj jeszcze jakiś węgiel, bądź żelazo, to też byłoby spoko, ale szansa na to jest dość mała. Cóż, przynajmniej zdobędę dużą ilość bloków, to na pewno. Stąd mogę zabrać sobie wodę i na pewno wreszcie tą wodę typowo będę miał. W takim razie chyba zejdziemy sobie niżej, no i postaram się wkopać po prostu tam na dół, bo tam jeszcze będę miał dostęp faktycznie do lawy, chyba.
Chociaż czy to faktycznie mi zaliczy achievement, nie mam bladego pojęcia. Warto spróbować tak czy inaczej, bo chyba jeżeli zrobię jakiś tam konkretny achievement, ale to są bardziej chyba te wyzwania takie niż same osiągnięcia, one mi nabijają chyba też troszeczkę levela. Ale bez kity, mam drugi. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wbić dość szybko po tym pierwszym levelu, drugi. Ale no teraz będzie, kurczę, tylko i wyłącznie trudniej, coś czuję. W sumie, zamiast się tutaj wkopywać w dół, ja mogę tak na dobrą sprawę puścić sobie wodę. Przecież będę w stanie się tam normalnie dostać. Słyszę zombiaka. Słyszę zombiaka, nie wiem tylko, gdzie on jest. Ale zombie to też oczywiście szansa na expa. Wiecie co? Skoro już słyszę moby i one mogą się respić, to ja tą jedną sztabkę przeznaczę na tarczę. Serio, jestem na hardkorze. Po co zdobywać niepotrzebnego, kurczę, damage'a, czy otrzymywać niepotrzebnego damage'a, jak mogę go uniknąć. Teraz tylko pytanie, gdzie ten zombiak będzie? Ja go słyszę chyba pode mną. Przy okazji udało mi się zdobyć pierwszego moc bloka i postaram się tutaj jak najwięcej tych moc bloków zebrać, chociaż nie jestem w stanie rozwalić tych, które są pode mną. Ale słyszę cały czas zombiaka, tylko kurczę, nie wiem, czy on jest... On jest tak jakby nade mną? Pytanie, czy on nie jest gdzieś obok w cave'ie, chociaż kurczę, no chyba nie. On chyba nie będzie w World Borderze, on będzie zaraz obok albo właśnie za World Borderem. On jest dosłownie gdzieś tutaj, w sensie tak mi wskazuje gra, nie? Strzałkami, ale kurczę, chyba go nie będę w stanie typowo znaleźć, tak mi się wydaje. Tu jesteś! Witam cię! Czy dasz mi trzeci level? Bardzo proszę. Jest! Jest trzeci level! Let's go! Okej, super, bardzo fajnie. Przy okazji mamy też dostęp do Rotten Flesha, a to jest pierwszy rodzaj jedzenia i może mi serio uratować życie później. Okej, dobra, poczekajcie, ja muszę się przebić tutaj i zdobyć większą ilość moc bloków. Tylko najlepiej w taki sposób, żebyś jakoś wa tutaj, no nie zlecieć na dół. Mam jeszcze jeden kamienny kilo, bardzo dobrze. I szukamy oczywiście kolejnych surowców, wiadomo, nie? Dobra, teraz pytanie, czy tu jest bezpiecznie? Nie wiem, nie chcę rozwalać tych mostbloków, bo one mogą się później spalić. Więc może opuścimy wodę, zlecę sobie na dół. Patrzę tylko dookoła, czy nie ma żadnego wrogiego moba, ale chyba z tego co widzę nie ma. Okej, lawa mi tutaj będzie chciała dookoła robić, nieważne, dobra, na spokojnie. Okej, czy jestem w stanie lawę zebrać? No jestem w stanie lawę zebrać. Tutaj mamy żelazo, ale do niego nie dotrę i jesteśmy na poziomie minus 16, więc jeszcze dużo faktycznie jestem w stanie tutaj zdziałać. Dobra, wiecie co, spróbujmy zebrać sobie lawę, tylko dlatego, że... A nie, myślałem, że kurczę, tutaj z tego będę miał jakąś expa bardziej. Ale przynajmniej zabierzemy sobie lawę, więc będzie trochę bezpieczniej. Ja tą lawę zostawię w taki sposób, żeby się za bardzo może nie podpalić. Albo coś, na przykład zostawię ją sobie tutaj, maybe. Oj. Dobra, teraz czekajcie, trzeba by było się tutaj odgrodzić troszeczkę. Bo ta lawa jest niebezpieczna. Okej. No i pytanie. Nie jestem w stanie dostać się na pewno do tego. Mogę na pewno zdobyć jeszcze troszeczkę moc bloków. Całkiem sporo moc bloków, więc kurczę, czemu by nie? Spróbujmy to zrobić. Tylko może podbija się tymi blokami. Bo jeżeli zdobędę moc bloki, zdobędę jakkolwiek możliwość zrobienia mączki kostnej, no to zawsze będę mógł zdobyć może jakieś, nie wiem, nasionka, coś. Jedzenie, wiecie o co chodzi. No tutaj jestem bardzo blisko Glowberrysów. No z Glowberrysów też jestem w stanie wyżyć, jeżeli bym je zdobył, ale może być ciężko. Dobra, ile tych moc bloków będę miał? Nie zebrałem tego, halo. Proszę to zebrać. Okej. Tu jestem bardzo blisko, dosłownie jeden bloczek i miałbym Glowberrysy. Ciekawe, czy mógłbym je zebrać. Nie mógłbym ich zebrać raczej. No nie mogę tak jakby klikać, czy wchodzić w interakcję z rzeczami. O to mi słowo chodziło. Z rzeczami, które są poza borderem. Mam 13 moc bloków. Mogę zdobyć na pewno więcej. Mamy 14, mamy 15, 16, 17, 18, 19. Czy ja z tego będę w stanie już coś zrobić? Nie mam pojęcia. Ale i tak zbiorę ile się tylko da. Mamy 22 sztuki. 22 sztuki moc bloków. Teraz tylko powolutku musimy zejść w dół, żeby, prawda, nie dostać damage'a bezsensownie. No i co? Wbijamy się niżej? Czy wychodzimy na powierzchnię? W sumie możemy się wbić niżej.
Bez kitu. Muszę. Ciekawi mnie to. Teraz mogę się wbić. Aha, aha. 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 Takie rzeczy. Okej, well, niezbyt fajnie. Czy mogę jakoś tutaj się dostać niżej bez wody, czy nie jestem w stanie? Halo? Może tędy, może tu. Nie chcę zeskakiwać oczywiście, wiadomo. Czekaj, może się podbiję tak tutaj. Dam radę, schodki, schodki, tak jest. Dobra, czekaj, bo teraz tu sobie dałem lawę, a ona mi tu w tym miejscu nie pasuje. Dobra, wiecie co, może damy ją tutaj. O, niech będzie. Dobra. Rozwalamy tu i wbijamy niżej. Mamy lawę. Lawa pula wręcz. No i fajnie, nie? Jakby jestem w stanie zdobyć obsydian. Whee! Tam jest redstone. Bardzo blisko ten redstone. Tu mamy flint. Coś ja z flintu zdobędę? No raczej nie. Znaczy w sensie gravel i flint mogę zdobyć z gravelu. Może w ten sposób. Dobra, w takim razie wbijamy się niżej. Teraz mogę robić te schodki nieco większe, szersze i w ogóle, więc wiecie, jest też szansa, że na takiej przestrzeni znajdę jakieś fajne rzeczy, prawda? Mamy pierwszy flint, bardzo dobrze. Jest redstone, dobra. Z redstone'a jestem w stanie zdobyć troszeczkę levela, to na pewno. Może pod redstone'em znajdziemy diamenty, fajnie by było, jak najbardziej. Jeszcze rozkopmy sobie tutaj troszeczkę. I na całe szczęście mam żelazny kilo, w którym mogę wydobyć sobie samego redstone'a, także proszę bardzo. Cyk. Czy będzie czwarty level? Nie. Nie, ale maybe teraz? Nie i maybe teraz? Jest! Mamy to i jest więcej redstone'a, nice. Nice, 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 nice. Tutaj z tego już nie będziemy mieli chyba piątego. Ale bardzo blisko. Bardzo, bardzo, bardzo blisko. Okej, okay, fajnie. Dobrze by było ogarnąć sobie jakkolwiek pochodnie, żeby faktycznie tu mi się nic nie respiło. Więc kurczę, ja nie wiem, czy faktycznie będę musiał na razie wyjść sobie na powierzchnię tylko dlatego, żeby zdobyć troszeczkę drewna, zrobić z tego węgiel drzewny i zrobić sobie pochodnie. Bo naprawdę, im więcej przestrzeni tutaj pustej i odległości, tym większe ryzyko, że zrespi mi się tutaj jakiś niebezpieczny mob. A jak sami widzicie, raczej nie jestem super dozbrojony, prawda? Także na razie sobie stąd po prostu wypłyniemy. Chociaż nie przepraszam. Czy ja nie będę miał dostępu do Glowberisa teraz? No kurde, chyba będę miał. Momencik, 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 momencik. Może zróbmy w ten sposób? Tak, żeby nie spać, okej, okay, dobra, dziękuję, 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 dziękuję. Uwaga, tutaj, tutaj. And, ha, jest, jest Glowberis. Ho-ho! I tutaj jestem w stanie, nie będę tego rozwalał, bo czekaj, nie, mogę to rozprzestrzenić? Mogę mączką kostną, nie? Żeby Glowberisy po prostu... Ja Glowberisów nigdy typowo farm nie robiłem i to jest ten problem, że ja teraz nie wiem, w jaki sposób one się zachowują. Tamtego też dorwę. Tamtego też dorwę. Dobra, będę miał dwa Glowberisy. No to jakieś jedzenie mam, słuchajcie. Nie jest źle, ej. Jakby lepsze to niż... Lepsze to niż nic. Mogę... O, jest, dobra. Zdobyłem. Nożycami chyba jestem w stanie tutaj to zbierać. Mogę na pewno zebrać sobie jeszcze troszeczkę moss bloków, tylko żebym tutaj się nie szpierdzielił w dół, bo niepotrzebnie stracę albo level. Level. Życie stracę prędzej. Czekajcie, tutaj, żeby tego też nie rozwalać. To rozwalimy i tego już... A nie, to mogę jeszcze rozwalić. Tego już nie ruszam. Okej. Okay. Dobra. Ja pierdzielę, co ja tutaj robię? I co ja robię tu? Dobra, mam 31 moss bloków. Z tego jestem w stanie, kurczę, już dużo zdziałać, co nie? Jeżeli chodzi o mączkę kostną, no raczej. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób najlepiej to zrobić? Bo ja potrzebuję pół bloków, żeby zrobić kompostownik, żeby tutaj... Ojajajajaj, to nie będzie takie proste. No ale wtedy, jeżeli miałbym mączkę kostną, mógłbym zdobyć jeszcze troszeczkę Glowberisów. Ja nie pamiętam, co się stanie, jak ja to rozwalę. To po prostu chyba się zniknie, rozwali, bo to mogę sobie zasadzić, tak? I mieć więcej typowo jedzenia. Więc wolałbym zostawić sobie tego krzaczka i po prostu używać mączki kostnej. Dobra, cicho, nieważne. Robimy tak. Robimy tak. Czekaj, jak się robi o kompostownik? 6? No nie, 6 nie. Ajajajajaj, niestety potrzebuję więcej.
Ale dobra, będziemy mieli kompostownik. I z tego kompostownika... Czy będę w stanie zdobyć mączkę kostną z takiej ilości? Jest. Jedna, okej. Nie będę zużywał całej... wszystkich bloków mchu po prostu, rozumiesz, bo nie chcę, ale trzy mączki kostne jestem w stanie chyba zdobyć? Jest! Dobra, mamy trzy. Mamy trzy, te sześć moc bloków sobie zostanie. Mamy trzy mączki kostne. Teraz pytanie, czy ja chcę tutaj to ogarniać, czy ja chcę kombinować z tym, żeby zdobyć nasionka. Wydaje mi się, że to by było lepsze, bo mógłbym dzięki temu zrobić sobie farmę, jakkolwiek jedzenie, więc chyba na razie sobie tą mączkę kostną zostawię. Dobra, wychodzimy stąd. Tą wodę mogę sobie tutaj zostawić. Muszę się... Przepraszam bardzo, gdzie ja się... Aha, bo ja tutaj miałem te bloki? Nie, to było tędy. Dobra, okej. To w takim razie wbijamy się tutaj. Mamy dostęp w razie czego do diamentów w miarę, powiedzmy, że szybko. Tu w razie czego, jeżeli spadnę, mam wodę, więc to też nie jest takie głupie, żeby to zostawić. Tu możemy się troszeczkę podbić gravelem. Tutaj andezytem. Tutaj, okej. Proszę mnie nie straszyć, panie nietoper, bo ja tak nie lubię. Rozwalimy sobie to. Mamy w razie czego, tak jak mówię, możliwość zlecenia do wody. Chociaż raczej nie będę ryzykował, ale kto wie. Zobaczmy, czy coś w tym cave'ie się może odblokowało. Mamy lapis, dobra. Miedź chyba jeszcze nie. Nie, dobra, ale mamy lapis. Tylko, że go nie zbiorę, ponieważ potrzebuję tlenu, potrzebuję tych drzwi. Momencik. Mogę te drzwi zabrać sobie stąd. Bo te są mi tutaj potrzebne, żeby zejść tu. Chociaż w zasadzie ani jedna, ani drugie mi nie są potrzebne. To jest pod kątem samego tylko i wyłącznie wyjścia, prawda? Więc damy radę. Okej, mamy drzwi. Teraz bijemy sobie tak. Yps. Drzwi, cyk. Okej. Czy będzie piąty level? Tak jest, będzie piąty level. Więc możemy zebrać sobie jeszcze ten lapis, który jest obok. Super. I zeszło mi pierwszy punkcik głodu. Bardzo niefajna sytuacja, bardzo niemiła, ale na szczęście mówię, mam Rotten Flesha, mam Glowberriesy, więc to nie jest już tak, że nie mam absolutnie dostępu do jedzenia. I teraz możemy jeszcze ogarnąć sobie tutaj miedź, bo już nam się tutaj odblokowała. Słuchaj, także proszę bardzo, miedź. I samą miedź możemy sobie przepalić i też mieć troszeczkę expa, co nie? Tym bardziej, że całkiem sporo tej miedzi wylatuje. Dobra, drzwi sobie stąd zabiorę. I teraz wbijamy się tutaj i wychodzimy. Okej, będzie trzeba na pewno jakąś skrzynkę zrobić, natomiast bez drewna będzie ciężko, więc na razie po prostu się spróbuję stąd wydostać. Pytanie tylko, czy jest dzień, czy jest noc. Oczywiście pada deszcz. Okej, ale pytanie, czy jest dzień, czy jest noc? Jest noc. Drzewo mi już tutaj, z tego co widzę, wyrosło. Nie widzę żadnych wrogich mobów. Czy będę miał nasionko? Nie. A tu może będę miał nasionko? Nie. A tu może nie. A tu jest nasionko. Jedno nasionko. Let's go. Okej. To już jest jakiś progres, widzowie. To już jest jakiś progres. Jeszcze wodę powinienem ze sobą zabrać. Ale najpierw zbierzemy sobie to drewienko. Proszę ja ciebie. Okej. Teraz zasadzimy sobie kolejne drzewko, czyli proszę bardzo, tutaj, mamy zasadzone tutaj, zasadźmy jeszcze może tutaj i jeszcze tutaj, co nie? I jeszcze może tutaj. Jak będą wyrastać, będzie super, będę miał dostęp do dużej ilości drewna. A tu mamy dostęp już bezpośrednio do wody na powierzchni, bardzo fajnie. Mamy też możliwość ewentualnie podmienienia piasku na dirt i zrobimy sobie pierwszą farmę, tylko potrzebuję najpierw troszeczkę jeszcze tutaj, a przepraszam, zrobimy sobie, czekaj, miałem zrobić węgiel drzewny, 16, okej. Przepalmy sobie może tutaj te dwa drewna deskami albo półblokami, w sumie półbloki też będą spoko. Deski dosyć długo, na długo wystarczają, ale półbloki chyba troszeczkę krócej. Ale żebym przepalił chociaż jedno, będę miał, wiecie, dostęp do jakichś pochodni czy coś. Dobra, mamy jeden węgiel drzewny, będą dwa, bardzo dobrze. Zrobimy sobie oczywiście pochodnie i rozświetlamy oczywiście tutaj naszą przestrzeń, bo to jest bardzo ważne, co nie? To jest
To jest bardzo ważne. Okej. Okay. Spoko. Jestem zaskoczony wręcz, że w jeden odcinek udało mi się zrobić tyle i serio to jest dużo, bo naprawdę początki były bardzo, bardzo ciężkie. Możemy przepalić sobie jeszcze miedź naszymi deskami, które tutaj mamy, bo czemu by nie? Mamy dostęp do tych glowberrysów, mamy Rotten Flesha. Glowberrysy nam uzupełniają jeden punkt głodu, więc dopóki nie będę miał tutaj faktycznie jednego punktu głodu pełnego, no to nie będę go w żaden sposób tutaj... no nie będę wykorzystał tego glowberrysa. No i mamy też mączkę. Możemy zrobić sobie oczywiście motykę. I dzięki tej motyce możemy zasadzić sobie nasze pierwsze nasionko. Whee! I w zasadzie mogę je zawsze sobie wyrosnąć albo użyć tej mączki kostnej do trawy ewentualnie. Kurczę, to by było spoko, żeby więcej nasionek mieć. To myślę, żeby było o wiele mądrzejsze niż kombinowanie. Come on! Daj chociaż jedno. Halo? Dobra, znaczy dropnęło mi jedno, ale... Strasznie opornie Minecraft, nie podoba mi się. Dobra, mamy jeszcze jakieś kwiatuchy. Fajnie. Czy z tego będę w stanie zrobić skrzynię? Będę w stanie zrobić skrzynię. Jedna skrzynia się przyda. Okej, dobra, z tej miedzi za dużo expa nie miałem, ale przynajmniej będę miał skrzynię i do skrzyni będę mógł sobie ładować przedmioty, żeby nie mieć tego syfu w ekwipunku. Okej, dobra. Jakoś powolutku, powolutku do przodu, jak to mówią. Jeszcze będziemy mieli tutaj. Oho, słyszę. Zombie został przerobiony na topielca, ale to on się musiał gdzieś zrespić pode mną chyba. To jest właśnie to, że teraz im większa ta przestrzeń, tym bardziej niebezpiecznie, co nie? Dobra, spróbujmy. Czekajcie, weźmiemy w ten sposób. Może spróbujmy jeszcze jakieś nasionka pozyskać. Hem, hem, hem. Chociaż jedno jest, dobra. I dupa. Okej, ale mamy trzy nasionka. Jeżeli to by wyrosło, no to miałbym dostęp do pierwszego chleba. To jest zawsze coś. Słuchajcie, to wow, to jest... przy wodzie sobie tutaj zrobimy. A czemu by nie? Proszę ja ciebie. Okej, cyk. And cyk. I mamy pierwszą farmę. Tylko ona musi jeszcze, prawda, wyrosnąć. Czy ja chcę tą mączkę kostną wykorzystywać na trawę jeszcze? Kurde, dawaj. Może jeszcze jakieś nasionko zdobędę. Jedno chociaż. Co? Minecraft, nie? Super, dzięki. Jakby jesteś bardzo pomocny, nie? Okej, okay, dobra. Zasadzamy sobie z powrotem tutaj gdzieś sadzonkę. Bardzo dobrze. No i w takim razie mamy też możliwość w ogóle zrobienia, wyobraźcie sobie, piorun ochronu! I ten piorun ochron zrobimy sobie gdzieś... Gdzieś może... Tutaj? Albo bardziej tutaj. O! W razie W, co nie? Żeby jednak mimo wszystko piorun uderzył tam, jeżeli jakaś burza będzie. No bo coś czuję, że dosyć szybko ta burza się pojawi na tym świecie, jak nie będę spał. Okej. Co teraz? Nie mam pomysłu, co dalej. Znaczy, pomysł jest następujący. Muszę zdobyć większą ilość drewna, to na pewno. I będę miał im większe... Im więcej drewna będę miał, tym więcej będę zdziałał. Zdziałać mógł będę. Tak. Mam też jeden kamienny kilof, mam tutaj ten żelazny i później już będzie problem, ale dopóki mam ten kamienny, jest spoko. Mogę sobie zawsze zejść troszeczkę tutaj niżej i spróbować wkopać się tutaj w różne strony, by znaleźć ewentualnie jakiś węgiel. Słyszę topielca, który prawdopodobnie jest tutaj pode mną, tam gdzie mamy typowo tą wodę. Teraz tylko pytanie... Czy on jest takim, wiecie, zwykłym topielcem, czy on jest topielcem z trójzębem? Bo jeżeli jest zwykłym topielcem, no to jestem w stanie go sobie sklepać bez żadnego problemu. A jeżeli jest niezwykłym topielcem, może... słyszę zombiaka jeszcze. I słyszę szkieleta. Damn. Gdzie wy jesteście? Słyszę tutaj szkieleta. Tu jest woda, okej. Gdzie ten szkielet? Nie chcę tak, wiecie, wychodzić... Na jolo typowo, wolałbym gdziekolwiek go sobie jakoś tak znaleźć na spokojnie. On gdzieś nade mną chyba jest. What? Nie no, niżej. Tu słyszę zombiaka, tu słyszę szkieleta. A tu słyszę topielca, gdzie on jest? Halo, panie topielec? Tu jesteś. Masz trójząb? Czy nie masz? He? Pokaż nosie. Tam jest szkielet. A, on jest...
Przepraszam bardzo, on jest tak pod wodą? Say what? Dobra, z tego co widzę, nie ma. Nie ma trójzębu, dobra, mogę go sobie pokonać. Tam szkielet, no do szkieleta będzie się trzeba pozbyć. Na całe szczęście on się chyba sam zabije, jak się uda. Tylko wtedy expa nie będę miał. Dobra, cicho, cicho. Muszę zjeść berita. No, wiem. Bo teraz ten faktycznie jeden punkt mi głodu zleciał. Oj, oj. Dobra, jest. Kości, wydropił kości. Oh shit, oh shit, oh shit. No, no, no. No i drugi Globeris, no i siema. Trochę to niezbyt... Wow, jak one podleciały do mnie w ogóle, ty! Co to ma znaczyć w ogóle? Nie wziąłem tego Rotten Flesha ze sobą, będzie ciężko. Dobra, wiecie co, zostańcie tu sobie na chwilę, ja zaraz do was wracam, tylko... Tylko uzupełnię głód trochę, maybe, co? Jak się uda. No... halo, dzień dobry, witam. Jest kolejne drzewko, bardzo fajnie. Zrobię sobie więcej węgla drzewnego i w ogóle inne takie. O, panie. Dobra, przepal mnie tutaj. Drewno. Mam też łuk. Wow. Fajnie. I mam tylko Rotten Flesha. Jem. Jem, bo potrzebuję, bez kitu. Chociaż pół serduszka mi się odnowi, czy nie? Jest, pół serduszka, wii. Okej, okay, z tego mogę zrobić sobie mączkę kostną. 6 mączki kostnej. Czy to mi wystarczy, żeby tutaj to wyrosnąć? No na pewno nie wszystkie. Musiałbym po 2 trafić. Dobra. W takim razie zostaje mi po prostu wbić się tam i załatwić to pielce. Hello? Hello? Gdzie on tam jest? Z drugiej strony coś. Hej, 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 hej. Ha! Jest! Oj, bariera powiększyła, bardzo fajnie. 2 razy flesze zdobyłem. Także od razu żrym, bo muszę uzupełnić głód. Okej, okay, jak tu sytuacja wygląda? Mamy dostęp do większej ilości miedzi znowuż, tylko nie zabrałem ze sobą drzwi, okej. Okay. Dobra, powoli do przodu, 6 leveli to i tak całkiem spoko. Myślę, że będzie tylko i wyłącznie łatwiej, jeżeli zdobędę jakieś tutaj jeszcze dodatkowo, wiadomo, jedzenie. Jeżeli miałbym ewentualnie żelazo, mógłbym sobie zebrać liście, mieć z tego jeszcze dodatkowo na przykład mączki kostnej ewentualnie. To też byłoby spoko. Swoją drogą, skoro mam na przykład kwiatki, niezbyt dużo, bo dosłownie 6, tutaj 2, ale też mogę je wykorzystać do mączki kostnej teoretycznie. Czy da rady? Za mało kwiatków, żeby to tak wyrosnąć. Sadzonek, nie chcę za bardzo zużywać. Mam jeszcze moss bloki. Moss bloki byłyby spoko, no bo wiecie, jestem w stanie sobie wtedy zasiać... znaczy rozsiać, rozprzestrzenić mech i mieć dostęp na przykład do nowego rodzaju też drewna. Tylko, że azalie, z tego co pamiętam, również nie dropiły jedzenia. Chyba. Tylko ołkowe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie mam teraz 100% pewności. Przepaliłem sobie na pewno tej węgiel drzewny. Możemy zrobić sobie więcej... pochodni. Może zróbmy w ten sposób, że mieć te 9. Tu będę miał jeszcze węgiel drzewny do przepalania czegoś ewentualnie. Jak to teraz najlepiej zrobić? Mam 6 mączki kostnej... Mam jeszcze jedną sadzonkę, mam jeszcze jedną sadzonkę, mam 9. No kurczę, tutaj bym miał te 5, mogę sobie zawsze dorzucić. Aha, nic nie urosło, super Minecraft. Jak zwykle jesteś bardzo, bardzo po mojej stronie, słuchaj, nie? Okej. W sumie potrzebuję jednego moss bloka, żeby to wyrosnąć. To będzie kolejna mączka kostna, mam 7. Może z 7, żeby to chociaż o jeden cykl, że tak powiem, wyrosło, to bym sobie już mógł to dodatkowo
rozsadzić, zasadzić, kuźwa, wyrosnąć, no wiesz, o co chodzi. Ach. Ciężko jest prowadzić odcinek jednocześnie kombinując, co mam zrobić i w jakiej kolejności, żeby przeżyć. Bo aktualnie nie mam jedzenia. Aktualnie nie mam jedzenia. Jedzenie jest moim największym problemem. I wydaje mi się, że nie będę kombinował z wyrastaniem na razie tego. To musi sobie wyrosnąć w swoim czasie. Trudno. Ja muszę zejść, dostać się do tego cave'a poniżej i zdobyć więcej glowberrysów. Bo to jest aktualnie moja jedyna szansa na jakiekolwiek jedzenie. I zrobimy sobie dodatkowe oczywiście dwa kamienne kilofy, bo ten mi zaraz padnie. Albo nawet i trzy, bo tutaj będzie bardzo dużo kopania. Jak najbardziej. I teraz po prostu, rozumiesz, normalnie schodzimy w dół. Schodzimy w dół do naszego miejsca, żeby zdobyć potrzebne surowce. Prawda? Dobrze rozkminiam, widzowie? Chyba dobrze, nie? Teraz tylko pytanie. Czy jeżeli ja to rozwalę, ja tam wlecę bezpośrednio do wody? Czy ja przeżyję, jak ja wlecę tutaj bezpośrednio do wody? Czy ja nie przeżyję? Nie wiem, dlaczego mam straszne opory przed tym. Czekaj, może tutaj dam sobie pochodnie. Wiecie co? Może zróbmy tak. Wypuszczę sobie wodę. Nie? Skoczę sobie do tej wody. I ona będzie sobie powoli spadać. To jest najbezpieczniejsza forma według mnie teraz, żeby się tutaj dostać na dół. Okej? Okej? Dobra. Jestem. W takim razie musimy się dostać tu. Oczywiście oświetlić wszystko. Tu mamy już dostęp też do żelaza jednego i prawie mamy dostęp do diamentu, więc też nie jest źle. I teraz proszę ja ciebie, tu musimy sobie najlepiej to tak obudować. Oczywiście padł mi kill off, nie wa... Skąd tyś tu się wziął, dziadu? Miałem tarczę! I hate you, creeper! I hate you! Cichy zabójca, skąd tyś tu się wziął? Skąd? Miałem tarczę. Ojej, już tak dobrze było. Już miałem 6 level. God damn it! No to będziecie mieli jeden odcinek. Robię drugie podejście. To jest naprawdę ciężki challenge. Okej? Okay? Okej? Okay? Zostaw lajka, widzu, na pocieszenie. Co? Napisz coś miłego w komentarzu na pocieszenie. Słuchaj, dodaj mi otuchy trochę, bo... Nie mogę. Dobra, trudno. Trudno się mówi, płynnie się dalej, płynnie. Zapraszam was już niebawem na kontynuację i drugi sezon. XP równa się World Border. Ja nie mogę, dobra. Tak. Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Do następnego, trzymajcie się i pa pa.